Film powstaje przy współpracy z firmą Food Machinery Euro, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów. Ja nazywam się Konrad i zapraszam Cię do dalszej części materiału. Kategoria suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia. Jeżeli otrzymasz na egzaminie pytanie trzecie, czyli ocenę stanu haka oraz blocza hakowego, to pamiętaj, że musisz być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, żeby rozpocząć pracę przy urządzeniem, bo bardzo często będzie się to wiązało z opuszczeniem zblocza na dół, w związku z tym musisz być wyposażony zgodnie z rozporządzeniem o ogólnych warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy w podstawowe środki ochrony indywidualnej w postaci np. hełmu, czyli kasku, rękawic, no i dobrze by było, żeby mieć również obuwie z noskiem, jeżeli znajdujemy się na hali. Więc ja zakładam środki ochrony indywidualnej i rozpoczynam zaraz ocenę zblocza oraz haka. Jeżeli będziemy chcieli opuścić sobie rzeczywiście ten hak na dół, to pamiętajmy, że musimy załączyć urządzenie. Żeby je włączyć, przede wszystkim musimy mieć włączony główny włącznik prądu, który znajdował się na końcu zazwyczaj hali na jakimś słupie. Ponadto musimy sparować również kasetę sterującą i teraz warto zapoznać się z konkretnym modelem urządzenia i z instrukcją, ponieważ w różnych modelach parowanie urządzenia może wyglądać inaczej. W tym modelu wygląda to w ten sposób, że wciskamy sobie łącznik bezpieczeństwa stop i wciskamy sobie kilkukrotnie, zazwyczaj 2 albo 3 razy, w zależności od modelu, strzałkę do sterowania mechanizmem podnoszenia w kierunku góra. Następnie puszczamy również obydwa guziki i w tym momencie mam sparowaną kasetę razem z urządzeniem. Żeby ocenić właśnie ten hak, muszę go sobie troszeczkę obniżyć, żeby mi rzeczywiście było wygodnie obejść go i pokazać ocenę. Opuszczamy go sobie na dół. Pozycję wygodną dla nas. Dla bezpieczeństwa rozłączamy urządzenie. Najlepiej łącznikiem bezpieczeństwa stop. W tym przypadku nie ma innej możliwości. Więc jak widzimy, po naciśnięciu jakiegokolwiek innego guzika, w tym momencie urządzenie nam nie wystartuje. Przechodzimy sobie do oceny haka i mamy tutaj takie 2 podstawowe normy, które będziemy musieli oczywiście na egzaminie wytłumaczyć, wyjaśnić, ewentualnie obliczyć. Pierwsza norma to jest przede wszystkim wytarcie gardzieli haka. Ono może wynieść maksymalnie do 10% wartości nominalnej, czyli oznacza to, że po wyprodukowaniu haka z konkretną grubością haka 10% może się rzeczywiście ta średnica zmniejszyć gardzieli haka. Hak jest zbudowany z gardzieli oraz z trzonu, czyli oceniamy to wytarcie gardzieli haka właśnie w tym miejscu. Przypominam, że jest to jedyne miejsce, gdzie może w tym momencie znajdować się jakiekolwiek zawiesie. Jeżeli zawiesie by występowało w jakimkolwiek innym miejscu, na przykład na kle haka, to znaczy, że jest to nieprawidłowo podłączone zawiesie. Dlatego, jeżeli jest prawidłowo, to rzeczywiście ta część gardzieli haka najczęściej się rzeczywiście wyciera. I tutaj jasno widzimy, że jest dość sporo już wytarta, ale głównie farba tak naprawdę. Haka nigdy nie można malować, ani go naprawiać. W tym momencie gardziel haka rzeczywiście dokonujemy oceny w tym miejscu. Natomiast przypominam, że na egzaminie jako obsługujący urządzenie my tego nie realizujemy, tylko i wyłącznie omawiamy. Zazwyczaj ten pomiar będzie realizował nam konserwator okresowo, zazwyczaj co 2-3 miesiące, w zależności jaki jest wpis w instrukcji eksploatacji. Bądź będzie sam decydował, kiedy dokonać rzeczywiście tej oceny. To jest pierwsza norma. Następna norma jest to maksymalne rozwarcie gardzieli haka i to maksymalne rozwarcie może wynosić 5% wartości nominalnej. Zobaczmy sobie, że tutaj w tych 2 miejscach występują takie małe kropeczki, które służą do pomiaru rozwarcia gardzieli haka, które może wynosić 5%. Chciałbym teraz tutaj zwrócić uwagę, że czasami inspektor Was się oczywiście zapyta. Jeżeli na przykład będziemy mieć tutaj wyprodukowany hak, który ma nominalnie grubość 10 cm i jak powiedzieliśmy wcześniej, może się wytrzeć do 10%, to do jakiej konkretnie wartości może się ten hak wytrzeć?
tym przypadku 10 cm, obliczamy sobie 10% wartości wytarcia, jest to oczywiście centymetr, czyli do grubości 9 cm ten hak mógłby nam się tutaj wytrzeć. Jeżeli byłoby już 9 cm, musimy oczywiście ten hak wymieniać. A oczywiście robi to standardowo konserwator, bo hak jest atestowany, czyli go nie naprawiamy, nie spawamy, nie bawimy się tutaj z nim, nie kombinujemy. Jeżeli będzie natomiast pytanie odnośnie rozwarcia gardzieli haka i powie tak samo, macie nominalnie odległość 10 cm w momencie, gdy został on wyprodukowany. Jak powiedzieliśmy wcześniej, rozwarcie gardzieli haka może wynosić do 5%. W związku z tym pamiętajcie, że tu się zwiększa ta odległość. Czyli 5% z 10 to jest 0,5 cm. Czyli może się rozewrzeć do 10,5 cm odległości w tym przypadku. Nie więcej. Dwie podstawowe normy mamy załatwione. Pozostała nam ocena wizualna haka. Czyli tak naprawdę pamiętajcie, że hak nie może być malowany, chyba że przez producenta oczywiście, tylko i wyłącznie przez producenta pierwszy raz. My natomiast haka nie malujemy z uwagi na to, że możemy maskować jakieś uszkodzenia. Szukamy, proszę Państwa, jakichś uszkodzeń, czyli tutaj chodzi mi o odkształcenia, o zgięcia boczne haka, o generalnie jakieś wżery na tym haku, o jakieś pęknięcia, mikropęknięcia. Generalnie, wizualnie oceniamy go z każdej strony, jaką mamy możliwość, tak, do zrealizowania. Jeżeli jest możliwość zaglądnięcia od góry, to również to robimy. W tym momencie nie ma możliwości dojścia od góry, ponieważ jest on zabudowany. Ponadto należy zweryfikować również zapadkę. Czy zapadka nam prawidłowo odbija, ponieważ zapadka jest to element, który nam zabezpiecza oczywiście zawiesie w gardzieli haka. Zweryfikujmy sobie również, czy nie brakuje jakichś śrub na zapadce. Jeżeli hak mam oceniony, to zwróćmy sobie uwagę również, że hak powinien nam się swobodnie obracać. Jeżeli by go coś blokowało, to znaczy, że rzeczywiście jest to niesprawne. Oceniliśmy hak z każdej strony, natomiast zwrócę uwagę tutaj, że w niektórych zbloczach będziecie mogli sobie zajrzeć od góry do mocowania haka. Tam zweryfikujcie sobie przede wszystkim mocowanie. Zazwyczaj są to jakieś śruby, jakieś zawleczki, jakaś zapadka, cokolwiek innego. W związku z tym popatrzcie sobie tam do środka, jeżeli jest możliwość rzeczywiście zweryfikowania tego mocowania haka. Jest to bardzo ważny element na urządzeniu. My niestety nie mamy możliwości. Ja opuszczę troszeczkę niżej, żebyśmy mogli dostrzec to. I popatrzmy, że w tym momencie nie mogę zweryfikować mocowania haka. Niestety nie mam do tego dostępu. W tym pytaniu egzaminacyjnym ocena haka to nie wszystko. Pamiętajmy również, że pytanie brzmiało odnośnie oceny zblocza. Czyli jak widzimy, jest to zblocze tak zwane krótkie, ponieważ ma dwa krążki linowe. Więc oceniamy sobie oczywiście stan techniczny wizualnie. Szukamy, proszę Państwa, znowu, czy nie brakuje jakichś śrubek, czy nie ma pękniętej obudowy, czy generalnie odbojniki jakieś, zderzaczki nie są popękane, uszkodzone. Oglądnijcie to z każdej strony, weryfikując, czy nie ma rzeczywiście uszkodzeń. Tak samo zblocze tutaj z środkowej części, zwanej trawersą bardzo często, też zweryfikujcie, czy nie ma po prostu żadnych pęknięć. Ponadto, jeżeli macie możliwość, to zaglądnijcie sobie tutaj do środka, czy rzeczywiście krążki linowe nie są rzeczywiście uszkodzone, czyli nie są popękane, nie są uszczerbane. Czy rzeczywiście lina jest prawidłowo prowadzona poprzez krążki linowe z jednej, jak i z drugiej strony w drugim krążku linowym. Nie widzę żadnych uszkodzeń mechanicznych, nie widzę pęknięć, jest wszystko w porządku. Czyli jak widzimy, odpowiadając na to pytanie właśnie w ten sposób i podając te dwie najważniejsze normy, to będziemy mieć pytanie oczywiście zaliczone.